śrubkę za długą, to jest do tego silnego śrubka. Aha, my nie mamy więcej plakietek, czy mamy? Tyle mieliśmy w panie. Zobaczymy. Zaraz policzę, czy starczy, bo niekoniecznie. Czyli na dzień dobry może Maciek jednak nie weźmiesz. Poszukamy jakiegoś punktu. Mam wrażenie, że akurat będzie na styk dla Marcina. Aha, czyli trzeba było wziąć jeszcze więcej. Mhm. A to może bardziej mój błąd. Bo ja złapałem ten pęk, a... Czy zaraz policzymy, bo... Jest szansa, że starczy. Około 20. 20? Nie wygląda, jakby było 20. A też... Też możemy tam przeoszczędzić stanowisko trochę zrobić inaczej, bo ono jest... To na 10 wygląda. Ono jest w bardzo bezpiecznym miejscu, a... Wiesz, tak naprawdę ta kluczka na rozrywanie się łączy i cześć. Czasami robi się jakby dwie kluczki, że tutaj jedną, a parę plakietek jest tutaj i drugą, żebyś rozwiązując nie musiał wszystkich od razu ogarniać tylko. Chodźcie, wam coś pokażę. Nie musimy robić, wiesz, z tych dwóch stanowiska. Strasznie dużo tych dziur. Aha, bo jeszcze tu u góry jest, ale tą sobie darujemy. One są, aha, bo to są do góry, do tego. No, bo to jest stanowisko startowe. Ale możemy sobie przeoszczędzić jedno i zrobić, wiesz, tutaj zabezpieczający, a tutaj punkt główny. I wiesz, na sztywno między nimi. I tu już będzie kolejne. Wiesz, że przeoszczędzimy jeden na stanowisku, tam nie zrobimy pierwszego punktu, tylko stanowisko zamiast z tych dwóch zrobimy z tych dwóch. Mhm. I teraz jakby wiesz, o co kaman z kręceniem w reelu, bo... My tutaj nie planujemy, że ona będzie obciążona w pionie. A nawet gdybyśmy planowali, to ludzie często ustawiają tym ramieniem w dół, no nie? W ten sposób. A ona pracuje tym ramieniem w dół, no nie? I jakby wystarczy ją po prostu, jak jest lekko niedokręcona, obciążyć. W jaki sposób ona się... Ludzie często ustawiają to jakby w pionie, no nie? Tak ją lekko skręcają. O tak, no nie? No to nie jest jakby... Ona powinna pracować w tym swoim naturalnym położeniu w dół, czyli tak, tym ramieniem pionowo. Bo czasami jakby, wiesz, jest tendencja... I widzicie, przy dokręcaniu ona się lekko przekręca... O, teraz akurat nie. Lekko się przekręca, jakby w tamtą stronę skosuje. Że przy tym ostatnim ruchu często... Często, o, robi coś takiego, no nie? I już jest jakby źle. Dlatego bardzo często jak się ją dokręca, to się ją tak naprawdę troszeczkę troszeczkę w tą prawą stronę daje i przy dokręcaniu ona się prostuje. Ewentualnie tak już się zatarła, to ją jeszcze tak poprawimy delikatnie i dokręcamy już tak na z czuciem. Generalnie nie z łokcia jakby, tylko z, czy może z łokcia, nie z barku. Nie wieszamy się na tej śrubie, bo urwiemy po prostu śrubę, no nie? Zresztą gdzieś tam są takie, to wam pokażę. Tylko tak z czuciem, jak już jest opór, to dziękuję, do widzenia. Bo chodzi o to nie na maksa, żebyśmy nie generowali naprężeń, jak ona nie pracuje, no nie? Bo wtedy jak te naprężenia wstępne wygenerujemy, to ona ma jeszcze większe po prostu, jak się powiesimy, niż musi mieć. Żeby tylko nasz ciężar, a nie napięcie na śrubie. No wiadomo, nie powinna się ruszać, ale przy takich starych spitach jest trochę gorzej. A tutaj nie planujemy jej obciążać w tamtą stronę, bo my idziemy w bok. I w razie awarii kolejnych punktów, to on zapracuje w tej płaszczyźnie, no nie? W ten sposób. Bo my polecimy tam. Także kręcimy ją też jakby, te plakietki, w tej osi, gdzie one będą pracować.
no nie? Na trawersie kolejne punkty już normalnie w pionie, ale te startowe nigdy nie zapracują w pionie, jeśli, bo my od razu zrobimy punkt tu, od razu zrobimy następny. Jeśli już zapracuje, to w ten sposób, bo to nie jest punkt od trawersu, tylko od stanowiska. A na następne w stanowisku, no to są obciążone raz w tą stronę, raz w tą, czyli dajemy pionowo, no nie? O, no i gra. I idzie tym. Idzie. I jak widzicie, jakby była w stropie, to karabinek obciążony w ten sposób, w stropie, generuje tutaj ramię siły, no nie? Po prostu śruba jest potężnie łamana w tym momencie na gięcie. I one nie wytrzymują takich tych. Te plakietki, co tam są, ringi na przykład, co macie, one są tak wyprofilowane, że taki ring wkręcony. Dlatego ring jest właśnie plakietką, która się nadaje do stropu, jest tak zwany wielokierunkowy. W sumie to nie tak zwany, tylko jest po prostu wielokierunkowy. Jak widzicie, jest tak obszerny, specjalnie tak projektowany, żeby poza karabinkiem weszły jeszcze dwa. I ewentualnie jeszcze jeden i lina, nie? Bo to jakby plakietki już są typowo pod speleo, a nie pod wspinaczy i wiedzą, że my czasami dużo ładujemy w te punkty. Pierdół. Tutaj stanowisko zakładamy ósemka i motylek, czy... Można uszy zająca, ale niepotrzebne strataliny. No bo to... No. To jakby to nie jest błąd, to tylko jakby z wygody wynika, że nie uszy zająca. Okej. Okay. I tutaj w zasadzie zaczynamy się wahać, czy to jest jeszcze stanowisko i ustalamy pod kątem, czy może już to będzie teściówka, ten przedłużenie, łącząca punkt od stanowiska lina, czy już nie będzie dojściówką, to jest bezpiecznie, czy nie, no nie? Żeby się wpiąć już w tą linę tutaj, na tym odcinku. No raczej bezpiecznie, no nie? Aczkolwiek ktoś z worem idzie, no to... No i tak może jednak, bo to nie jest duży błąd, czy damy tak, czy tak, to jakby ten. Tylko po prostu, żeby myśleć przy tym. I ona troszkę się rusza, a już jest dokręcona tak, jak powinna. I ją jednak zostawiamy. Jak się troszeczkę rusza, to już jest ten. Bo przy siłowaniu się z nią urwiemy po prostu śrubę. Wy macie więcej siły niż mimo że to są, muszą być stosowane śruby... czekaj, nie te 5,2, tylko 8,8 twardości albo 10,8. Jeśli w Castoramie kupicie śrubkę taką do plakietki, to się nie nadaje, bo w Castoramie nie da się kupić innej twardości stali niż 5,2. Albo w ogóle 4,8 oni chyba nawet mają. W każdym razie to są te twardości stali i ta ma akurat A270, czyli że jest nierdzewna, ale tu macie pecel A280, no nie? No tu jest chyba 70, ale to też jest ok. W każdym razie no nie jest twardość 5,2 ani 4,8, tylko to też jest jakby istotne, żebyście nie pchali byle jakich byle jakich śrubek, bo 5,2 to przy takim, to co ja teraz robię, to ona by jebła, no nie? Także mamy spita w plecy. To one, jakby da się na nich wisieć, tylko ciężko je dokręcić po prostu. No i bardzo, są bardzo mało trwałe. I taki... Tak, no jasne. Już go zostawię, nie trzeba, nie ten. No. Nie będę go rozkręcał, ale razem z tym przykręciłem. Gdzie jest ten karabin? A tamten, weź wypnij. I ring, jak widzicie, jakby był w stropie i był obciążany w ten sposób, karabinek się układa dokładnie, właśnie śruby nie tworzy tego ramienia, ona nie jest gięta, jest tylko wyrywana. A na wyrywanie gwint ma dość duże wytrzymałości, także nic się jej nie stanie. To jest do tego miejsca. I tak. Dlatego właśnie stąd wynika, że wrille nie są do stropu, ringi są do stropu, pokaż. Część. QD, te proste, też nie są do stropu, bo widzicie, karabinek będzie w tym miejscu, też tworzy ramię. I jeszcze są kery, my chyba akurat
Akurat żadnego kera nie mamy. One wiszą w klubie u nas w stropie. A to akurat bardziej dla ciebie. A ja tobie zaraz dam taki kluczyk z grzechotką, żeby ci było wygodniej.